mamy okazję przekonać się, jakich ludzi mógł spotkać Krzysztof Kolumb podczas swoich wypraw do Ameryki. Oczywiście w przybliżeniu, bo nic nie jest już takie samo jak wtedy. Indiańskim czółnem płyniemy po rzece Chagres. Na początku XX wieku zbudowano tu tamę. Spiętrzona rzeka utworzyła jezioro Gatun, największe sztuczne jezioro w Panamie, przez które przechodzi kanał panamski. Idziemy do wodospadu. Indianie prowadzą nas przez tropikalny las. Spacer zakończymy orzeźwiającą kąpielą pod wodospadem. Takiej atrakcji trudno nam sobie odmówić, więc dzielnie brniemy w błocie. Zapasy w błocie? Tak. No, ale nagle taka miękka breja. To właśnie domy Indian Embera. Very essential water for the Panama Canal operation. 40% of that water of the Chagres River is going to the Panama Canal. Basically, the government take to create like a park, national park, to protect the everything around of Chagres, the environment, the animals. Indianie Embera kultywują swoje tradycje z czasów epoki wielkich odkryć albo jeszcze wcześniejszych. Utrzymują się głównie z turystyki oraz handlu rękodziełem. Gracias. Banana leaf.